Ta. Wszystko miałam idealnie. Ile jeszcze? Ave Maris Terra, Dei Mater Alma, Atque Semper Virgo, Fenix Semi Porta. Już po raz 14 Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej pielgrzymuję na Jasną Górę z okazji świętości Dnia Życia. Jest to nieprzypadkowe, że wybieraliśmy właśnie tę okoliczność, to święto na nasze pielgrzymki, ponieważ cała kultura naszej uczelni zmierza ku temu, żeby człowiek i jego godność była uszanowana. Cieszymy się, że pomimo niedogodności, pomimo pandemii, przynajmniej przedstawiciele naszej uczelni, wykładowcy i studenci przybyli tutaj, by dziękować najpierw za dar życia, który otrzymaliśmy. Dlatego modlimy się za naszych tatusiów, za nasze mamy, naszych konkretnie, ale też i polecamy wartość życia w naszej ojczyźnie. I wybraliśmy za motto tegorocznego pielgrzymowania: w rodzinie pod sercem matki kryje się naród. Każdą wspólnotę trzeba budować na prawdzie, a prawdą dla nas jest Chrystus. A to, że drogą do Chrystusa najpewniejszą jest Jego Matka, dlatego musimy przyzywać Ducha Świętego na tym miejscu w sposób szczególny, żebyśmy tę drogę zrealizowali, bo wtedy jesteśmy, powiedzmy, posłani, jesteśmy świadkami, a nie tylko posiadaczami jakiejkolwiek prawdy. Dlatego bardzo się cieszę, że po raz już 14 spotykamy się tutaj na tej drodze, żeby spełnić tę obietnicę, która jest dana w Chrystusie, żebyśmy podprowadzali siebie do całej prawdy o Nim, ale i byli Jego świadkami. Zdrowaś Panno, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna. Z majestatu Trójcy Świętej tak sprawował poselstwo k niej. Zdrowaś Panno, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy naprawdę tu będziemy mogli przyjechać, czy nie, czy coś się zmieni odnośnie obostrzeń, ale i tak udało nam się dotrzeć i myślę, że to jest taki dość duży sukces, bo pomimo całej sytuacji, która zaistniała, mamy możliwość, żeby się zjednoczyć jako wspólnota akademicka i razem przyjechać do naszej matki. To jest coś, co nas buduje i na pewno co kształtuje nas w następnym czasie, więc no nawet pomimo wszystkich tych problemów, trudnego czasu, no to nie mogłoby nas tutaj nie być. Wszedł do niej i rzekł anioł: bądź pozdrowiona, pełna łaski Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Wydaje się też, że jest to istotne dla naszych dusz w tym okresie Wielkiego Postu, żeby też pielgrzymować i szukać
tego, na co czekamy teraz, czyli na to jakby świętowanie zmartwychwstania, na tą Wielką Noc. Też dla każdego z nas jest to bardzo ważne, żeby teraz odkrywać też siebie i w ten sposób jakoś dbać o naszą wiarę, ją wzmacniać. Musimy wiedzieć, że jesteśmy taką grupą, wspólnotą, że są inni młodzi, którzy też są chrześcijanami, katolikami. I to jest dla nas ważne, ponieważ czujemy, że nie jesteśmy sami. To nasze wierne pielgrzymowanie do domu Matki jest przedłużeniem intensywnej jedności wiary z Chrystusem, Maryją i pomiędzy nami. Dlatego przychodzimy, żeby czerpać ze źródeł maryjnego zawierzenia Bogu we wszystkim. Drodzy w Chrystusie, wasza uczelnia wypełnia swoje zadania obrony podstawowej wartości, jaką jest życie, i tym samym ma wymiar ewangelizacyjny. A takie instytucje broniące życia są prawdziwą nadzieją dla świata i dla narodu. Trzeba się odnaleźć w tych słowach kardynała Wyszyńskiego. Bo jesteście nadzieją dla Kościoła, dla Polski i dla świata. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście ta pielgrzymka jest długo oczekiwana. Z racji, że jesteśmy 14 raz, a uczelnia istnieje 20 lat. To znaczy szybko, żeśmy się zorientowali, że brakuje nam tej pielgrzymki. Pielgrzymujemy do świętego Józefa w Kaliszu, ale też równolegle chcemy też pielgrzymować na Jasną Górę do naszej Królowej Polski, do tego duchowego sanktuarium. I robimy to z wielką radością, bo też tutaj jakby odzyskujemy też i tożsamość, i uczymy się tożsamości, mając tę świadomość tego historycznego, świętego miejsca. Wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Odwiedzenie Jasnej Góry powinno być wewnętrznie potrzebne dla człowieka. Odczuwać taką potrzebę bycia tutaj. To jest też taki moment, w którym możemy podsumować ten pierwszy semestr, ale też zaplanować kolejne nasze działania, kolejne nasze i jakieś pomysły na dalszą pracę. Jak doskonale wiemy, jesteśmy uczelnią, która może bardzo dużo działać, działa w radio, w telewizji, i dzięki temu możemy właśnie Matce Bożej zawierzyć to wszystko i poprosić, żeby dalej nas prowadziła. Matko Najświętsza, przychodzimy do Ciebie, tak jak Polacy przez wieki przychodzą. W naszym zawołaniu, w zawołaniu naszej uczelni są słowa Fides ratio et patria. Uproś nam silną wiarę. Prosimy Cię, abyśmy służyli prawdzie, rozumowi. Coraz częściej uniwersytetu odchodzą od tej misji poszukiwania prawdy, odkrywania prawdy i życia prawdą, zastępują to ideologią. Daj nam być rozumnymi i szukać prawdy, żyć prawdą i wreszcie kochać rodzinę, rodzin, nasz naród, kochać Kościół. Oddajemy się Tobie, przychodzimy. Przychodzą ludzie młodzi, Matko Najświętsza, a młodość to przyszłość. Zachowaj ich w swoim sercu, prowadź ich.